Siostry i bracia, przyjście Jezusa, wcielenie, to piękna intencja Boga, żeby nas odnowić, nas ludzi. Żeby w nas przywracać ten cudowny obraz Boga, który został w nas wpisany przez stworzenie. My go też osobiście ciągle zamazujemy przez nasze potknięcia, grzechy, zgubienie. Za nami jest Adwent, czas, który zdecydowanie inaczej przeżywamy, niż przeżywaliśmy, bo w ogromnym hałasie i w tym wszystkim, co tworzy kultura konsumpcyjna, trzeba było szukać czasu, żeby się zatrzymać, żeby przemyśleć, ku czemu idziemy. Bardzo serdecznie życzę wszystkim, by to, co teraz zaczynamy, ta chwila, ten czas, to świętowanie, moment wigilijny, kiedy stajemy przy sobie, blisko, kiedy w ręku trzymamy biały chleb, bardzo zbliżony do tej tajemnicy łamania eucharystycznego. Biały, inny niż codzienny i wyraźnie zachęcający nas do pięknej, osobistej, pełnej miłości relacji z naszymi najbliższymi. Niech wieczerza wigilijna, kolędy, to piękne życzenie, które sobie powtarzamy w polskiej kolędzie, pokój ludziom dobrej woli, niech staje się w Państwa sercach. Ale równocześnie niech to przyjście Boga i narodzenie Jezusa w nas spowoduje, że tą miłością obficie niż kiedykolwiek będziemy się dzielili. Jesteśmy po roku miłosierdzia. Można by powiedzieć, że lepiej przygotowani do takiego święta, do takiego przeżywania Bożego Narodzenia w naszej pięknej chrześcijańskiej polskiej tradycji, pełnego miłosierdzia. Niech to się spełnia w Państwa życiu. Z całego serca życzę błogosławionych świąt, wesołych, pełnych życzliwości wzajemnej. Świąt, w którym Bóg w naszym sercu dokona też cudu jednoczenia nas w rodzinach, w sąsiedztwie, w więzach przyjaźni, braterstwie. Wesołych świąt. Niech Bóg błogosławi wszystkim. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a już łóbka Matka Święta czuwa sama. Oh.